Dzisiaj chciałbym w rozważaniu nawiązać do słów pana Jezusa, które kiedyś wypowiedział w rozmowie z pewnym człowiekiem, który przyszedł do niego. Chciał poznać Jezusa, chciał usłyszeć, co ma do powiedzenia, chciał nawiązać z nim po prostu społeczność. Ewangelia Jana, rozdział trzeci. Myślę, że większość z nas kojarzy ten rozdział, gdyż jest to często fragment Pisma Świętego cytowany, czy odwoływa, gdy odwołujemy się do Niego. Rozmowa Jezusa z Nikodemem. Podczas tej rozmowy Pan Jezus wypowiedział słowa, które chciałem teraz zacytować z trzeciego rozdziału, werset 14 i 15. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc dowiadujemy się z tych słów, że Jezus odwołując się do pewnej historii starotestamentalnej, gdy na pustyni Izraelici cierpieli od ukąszeń jadowitych wężów, niektórym groziła wręcz śmierć, że Bóg Znalazł pewną receptę, która miała pozwalać uniknąć tego niebezpieczeństwa śmierci. I to była taka dziwna recepta. Polecono Mojżeszowi, aby kazał sporządzić miedzianego węża, który został umieszczony na takim drzewcu. Tak, no, wąż raczej w Biblii nie kojarzy się zbyt dobrze, prawda, bo to przecież. Szatan pod postacią węża kiedyś zaatakował rodzaj ludzki w osobach naszych pierwszych rodziców. No i oczywiście efekt tego był zwiadomnym nam. A tym razem ten wąż jakby miał być lekarstwem na problemy, które dręczyły Izraelitów na te ukąszenia. Dowiadujemy się, że wielu zlekceważyło tą radę. No bo cóż, może pomóc spojrzenie na pewien obiekt, a to jeszcze w dodatku na węża, według tego, co Mojżesz mówił. A wiemy, że Mojżesz miał problemy, jeśli chodzi o jego notowania w sondażach. Część Izraelitów była za Mojżeszem, część była przeciwna, Było, były częste bunty przeciwko osobie Mojżesza. No, więc na pewno też w, i w tej sytuacji wielu było takich, którzy zlekceważyli to, co Mojżesz mówił. No i okazało się, że ci niestety poumierali. Natomiast wszyscy ci, którzy spojrzeli na tego miedzianego węża, żyli. Jezus nawiązuje i mówi: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jezus wspomniał tutaj o pewnym wywyższeniu, które ma dotyczyć jego samego i to ma być lekarstwo na problem grzechu, na problem zła w życiu ludzkim, przecież rozpowszechniony. I w związku z tym potępienie, i w związku z tym śmierć. I Jezus, wywyższenie Jezusa miało być na to wszystko lekarstwem. Wyobrażam sobie, że w tej sytuacji Nikodem wysłuchał Jezusa, ale chyba nie do końca wiedział, o co Jezusowi chodziło z tym wywyższeniem. Dopiero później, po kilku latach. Gdy był osobiście, prawdopodobnie świadkiem tych wydarzeń, które miały miejsce w Jerozolimie, Nikodemowi przypomniały się słowa Jezusa. Skojarzył, połączył fakty, i w sytuacji Nikodema był to punkt zwrotny, gdyż jeśli do tej pory wierzył w Jezusa, ale czynił to w skrycie, ukrywał swoją wiarę, to tym razem już zrozumiał, że to koniec, nie można takiego troszkę podwójnego życia prowadzić, prawda? Gdyż w końcu szatan być może złamie. I nikodem razem z jeszcze z innym dostojnikiem żydowskim, mam na myśli Józefa Zarymatei, otwarcie można powiedzieć, wyznali swoją wiarę w Jezusa. Tego, który wtedy akurat był umarły, ale oni zatroszczyli się o to, aby pochówek Jezusa Chrystusa był godny, chociaż zdaje się, tej, ten, te maści się nie przydały nikodemowe, bo on właśnie przyniósł maści, z tego co mi się przypomina. No, ale, ale zatroszczyli się przynajmniej o ten czasowy spoczynek grup, Został udostępniony. To był właśnie grób, który sam Józef przygotował dla siebie. Podobną myśl, jak tą, którą przed chwilą przeczytaliśmy, znajdziemy także w Ewangelii Jana, gdy Jezus w rozmowie, którą wtedy prowadził, użył podobnego sformułowania. Dwunasty rozdział, czytam wersety 31 do 33. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad Ziemię, wszystkich do siebie pociągnie. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. A więc Jezus znowu mówi tutaj o wywyższeniu. I mamy już teraz komentarz apostoła Jana, że to dotyczy śmierć Jezusa Chrystusa. On właśnie oddając swoje życie został można powiedzieć wywyższony. Wywyższenie zwykle kojarzy się z czymś, co przynosi chwałę, prawda? Ale czy wiszenie na krzyżu może przynieść chwałę? Przecież to śmierć. Straszna śmierć, okrutna. A ci, którzy wołali Hosanna synowi Dawidowego mu, teraz odwrócili się od Jezusa, teraz wołali nieco wcześniej: ukrzyżuj, ukrzyżuj, zwolnij barabasza. To musiało niezwykle ranić tego, który przecież czynił samo dobro i miał. Jak najbardziej pozytywne uczucia względem tych, którzy, którzy go otaczali. A gdybyśmy tak, drodzy, wspominając wydarzenia związane z sądem i ze śmiercią Jezusa, zatrzymali się na chwilę i zauważyli, jak mimo wszystko. Te bolesne dla Jezusa zapowiedziane w proroctwach wydarzenia przyczyniły się do tego, że znaleźli się ludzie, którzy właśnie wtedy znaleźli światło, które rozproszyły ciemności ich życia, związane z tym, że po prostu być może prowadzili życie świeckie w oddaleniu od Boga, nie rozumiejąc Bożych dróg. Jeśli nawet prowadzili to życie z Bogiem. To oczywiście kwestia zbawienia była nie do końca przez ludzi jeszcze wtedy zrozumiana. Sami uczniowie odrzucali możliwość, żeby ich Pan Zbawiciel właśnie poniósł śmierć dla zbawienia ich samych, czy, czy w ogóle ludzi na Ziemi. Ale jednak. Pan Jezus nie znalazł wsparcia wśród ludzi, gdy o to wsparcie prosił chociażby swoich najbliższych uczniów. Wtedy niebo właśnie w sposób szczególny interweniowało i przybył anioł, który pocieszył Jezusa. A gdy Jezus był następnie już pojmany przez tych, którzy przyszli, to spróbujmy się zastanowić, jakie myśli towarzyszyły Jezusowi, na czym on się koncentrował w tych przecież osobiście trudnych dla niego momentach, dla każdego człowieka byłby, byłby to naprawdę trudny czas, w jakim kierunku szły jego myśli i czy byli tacy ludzie, którzy obserwując Jezusa dochodzili do takich wniosków, że rzeczywiście to jest ktoś, Kogo, kto jest wysłannikiem nieba, kto jest reprezentantem Boga i kto jest naszym także ktoś, ten ktoś jest także naszym Zbawicielem. Na samym początku przypomnijmy sobie osobę Piłata. Piłat, jak wiemy, nie postąpił według tego, co podpowiadało mu sumienie. Było w jego życiu coś. Silniejszego, co bardziej go wiązało z karierą, z doczesnym światem, ale mimo wszystko, na, przyku, na pewno jesteśmy o tym przekonani, czytając Ewangelię i zachowanie Piłata. Piłat, który w sumie był człowiekiem bez skrupułów, tak możemy powiedzieć, dla niego życie ludzkie nie stanowiło jakiejś szczególnej wartości problemu, żeby kogoś nawet niewinnego pozbawić życia. Wiemy, że tłumiąc zamieszki był w stanie po prostu wydać rozkaz ataku i pozabijania tych, którzy tam wywoływali jakieś niepokoje. Tak to właśnie było. No a tutaj wezwany wczesnym rankiem do tego, żeby wyszedł do tych kapłanów na pewno na ich żądanie nieraz wydawał przychylne dla nich decyzje. No tym razem znów żądanie śmierci, no ale z obowiązku prokurator zapytał. No dobrze, no to ja mam go wydać na śmierć, ale o co chodzi? Co on złego uczynił? No i wtedy wiemy, że kapłani zareagowali nerwowo i powiedzieli tak, no gdyby on nie był winien... To byśmy go tu do ciebie nie przyprowadzali, tego człowieka. No dobrze, no przyprowadziliście go, ale o co chodzi? No on się czyni królem. No to już sprawa poważniejsza, bo to jest ktoś, kto zagraża Rzymowi. No i Piłat rozmawia z Jezusem, pyta się go, a czy ty jesteś królem? Być może pamiętamy, co wtedy Jezus odpowiedział. Powiedział mniej więcej tak: Królestwo moje nie jest z tego świata, bo gdyby było z tego świata, to słudzy moi biliby się o mnie, pilnowaliby mnie, żeby mi się nic złego nie stało, albowiem moje królestwo nie jest stąd. I Piłat zrozumiał, że ten człowiek nie jest zagrożeniem dla władzy rzymskiej, że on jest działaczem religijnym. A być może nawet rzeczywiście tym, o którym mówi, królem. Jego postawa, postawa Jezusa w obliczu śmierci, w obliczu prokuratora musiała być godna, wyjątkowa, że Piłat to zrozumiał i postanowił nie wydawać Jezusa tym, którzy chcieli jego śmierci. Postanowił go uratować. No, niestety wróg Chrystusa miał pewne plany i miał pewne umiejętności, także wiemy, że ani odesłanie do Heroda nie pomogło, ani następnie dążenie do uwolnienia Jezusa, wykorzystując do tego możliwość wyboru, czy Jezus, czy Barabasz, ani ubiczowanie Chrystusa, na które. Zdecydował się też nie uśmierzyło dążeń ludu, którzy byli podburzani przez kapłanów, ani umycie rąk. Mówi to nie moja ja w tym człowieku winy nie znajduję. A tłum odpowiada: krew jego na nas. My przyjmujemy odpowiedzialność za śmierć tego ludzi, tego człowieka. A więc Postawa Jezusa wpłynęła na Piłata, chociaż ostatecznie nie zdecydował się w pełni kroczyć za Jezusem. Ale należy wspomnieć jeszcze jedną osobę z rodziny Piłata. Była to jego małżonka. Kobieta wydaje się szlachetna, którą Bóg poprzez Sen nawiedził odnośnie osoby Jezusa. I ona. Jeszcze wzmocniła to postanowienie Piłata w pewnym momencie. Mówi, nie wdawaj się z tym człowiekiem, bo ja miałam sen dotyczący tej osoby. To jest człowiek Boży. I to na Piłacie też wywarło wrażenie to, co ta kobieta powiedziała o Jezusie. No ale tak jak żeśmy wspomnieli, niebezpieczeństwo utraty stanowiska było decydujące w przypadku Piłata. I oto pan Jezus jest umęczony, kilka razy pobity, ubiczowany, także dwukrotnie został i wydany na śmierć, ubrany w tą koronę cierniową i w płaszcz szkarłatny, wyśmiany, na jego ramiona poranione został włożony krzyż. Jezus Chrystus udaje się w kierunku miejsca, gdzie miał być ostatecznie przybity do krzyża i widzi płaczące niewiasty. To z tego, co wiemy, nic Biblia nie mówi, żeby to były jakieś osoby, które były blisko związane z Jezusem. One widziały po prostu człowieka, który był. Nieszczęśnikiem, skazańcem i płaczą nad Jezusem. Jezus nie lekceważy tego odruchu życzliwości ludzkiego, ale przemawia do tych kobiet. A jeszcze wcześniej, drodzy tutaj, może nawiążę, bo to też nam pokazuje, w jakim kierunku myśli Jezusa szły. Historia, gdy Piotr. To jeszcze w ogrodzie Getsemane, prawda? Z mieczem przeciwko tym, którzy tam pochwycili Jezusa. I Jezus mówi: schowaj to, bo ci, którzy mieczem wojują, od miecza giną. Uzdrowił tego sługę. To cały czas pokazuje, że Jezus nie był skoncentrowany na siebie. On cały czas był misjonarzem. On cały czas był nastawiony na to, aby ratować tych, których tylko można było. I oto Jezus wędruje z tym krzyżem, ale już jego fizyczna strona nie daje rady, upada pod ciężarem krzyża. Żołnierze widzą, że ten człowiek już nie da rady, no więc ktoś tu musi ten krzyż nieść. No i przypadkiem przymuszają pewnego człowieka. To był Szymon Cyrenejczyk, który był w zasadzie obcokrajowcem, który z nieznanych nam bliżej powodów zamieszkał na terenie nieopodal Jerozolimy, szedł z pola, tam gdzie pracował, no i został przymuszony, aby nieść krzyż Chrystusa. Spróbowałby tylko nie zgodzić się, prawda? No to możemy wyobrażać, co żołnierze rzymscy by z takim człowiekiem zrobili. I to, co go spotkało, ten człowiek za to był już wdzięczny Bogu do końca życia. Za ten krzyż, który mógł nieść temu, który był jego zbawicielem. Widząc zachowanie Jezusa, jego postawę, chociaż no, nie, nie mamy sprawozdania jakby oczami Szymona czynionego, ale rzeczywiście Jezus zachowywał się w sposób wyjątkowy. I potem Jezus wisi już na tym krzyżu i dalej ma tego misjonarskiego ducha, możemy powiedzieć. Oto jeden z łotrów prosi Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. I Jezus oczywiście odpowiada na to wezwanie. W sposób jak najbardziej pozytywny powiadam ci dzisiaj. Będziesz ze mną w raju. Przeszedłeś ze śmierci do życia. Droga, którą masz w umyśle swoim, jest prawdziwą drogą. Tak, ja jestem zbawicielem świata. Będziemy kiedyś razem. W książce Życie Jezusa mamy takie sprawozdanie, że ci którzy pilnowali Jezusa, całej tych tych ukrzyżowanych żołnierze, na chwilę prowadzili rozmowę i gdy słyszeli rozmowę Jezusa, usłyszeli rozmowę Jezusa z tym właśnie skazańcem, to sami zamilkli i ciekawi byli co Jezus im odpowie temu człowiekowi. No a potem zapewne dalej zajęli się swoimi sprawami. A gdy Jezus konał, to Wśród tych brutalnych żołnierzy ich przywódca, można powiedzieć, dowódca, otwarcie wyznał wiarę i powiedział o Jezusie jakie słowa. Tak, zaprawdę ten człowiek jest synem Bożym. Tak? Wyznał wiarę, można powiedzieć, w Jezusa Chrystusa. Jezus już nie mógł do nikogo przemówić, bo umarł. Uczniowie byli bezradni, co teraz będzie z ciałem, gdzie go pochować, co z Jezusem zrobić, sabat się zbliża. No i wtedy właśnie wspomniany Nikodem i Józef z Arymatei zaczęli z taką gorliwością krzątać się koło ciała Jezusa, że uczniowie byli zdumieni, że oto ci dostojnicy żydowscy, członkowie Sanhedrynu są tak bardzo zainteresowani, Pochówkiem Jezusa Chrystusa nie mniej niż oni sami. A więc widzimy tutaj, jak zachowanie Jezusa wpływało także na tych właśnie jego cichych do tej pory zwolenników. A cały tłum, który stał i przyglądał się, my wiemy, że była ciemność, która okalała krzyż przez pewien czas. Przyszło w pewnym momencie trzęsienie ziemi. Jezus wołał, Eli Eli lama Sabachtani, Boże Mój, Boże mój czemuś mnie opuścił. W ręce Twoje powierzam ducha mego, wykonało się jeszcze wcześniej. No i gdy to wszystko się działo, i gdy przyszło to trzęsienie Ziemi, wszyscy wracali. I sprawozdanie biblijne mówi, bijąc się w piersi, ten lud taki gniewny, okrutny, traktujący Jezusa jako najgorsze zło, zmienił się. A my wiemy, że wielu ludzi w tej nocy, która nastała, jak tylko było możliwe, sięgali do pism, przywoływali sobie na pamięć, Proroctwa biblijne dotyczące Mesjasza, i to, co do tej pory było tajemnicą dla nich, że Mesjasz będzie zabity. A oni to zobaczyli w osobie Jezusa, że właśnie coś takiego się dzieje, to później, gdy nastał Dzień Zielonych Świąt, to właśnie dzięki postawie Jezusa trzy tysiące dusz nawróciło się, aby. Stać się chrześcijanami, wyznawcami Jezusa Chrystusa. Tak to Jezus, wywyższony, ukrwawiony, ubity, umęczony, pociągał do siebie ludzi. Można powiedzieć, że z ludzkiego punktu widzenia, hańba stała się, stała się błogosławieństwem. Drodzy z tego błogosławieństwa skorzystali nie tylko ci, którzy wtedy byli świadkami tego wszystkiego, ale korzystają kolejne pokolenia. Korzystamy także my dzisiaj. Wdzięczni jesteśmy Bogu za zbawienie, które nam ofiarował w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, w naszym Zbawicielu. W tej, w tej osobie, która pod każdym względem może być dla nas przykładem, tym, który obiecał, że nas nie zostawi na zawsze, on jest z nami dzisiaj, wspiera nas w różnych troskach, zmartwieniach, ale już jak wierzymy, niedługo spełni się jego obietnica. Przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy. Byli. Tak, wspominając wielkie wydarzenie związane z naszym zbawieniem, które sam pan Jezus ustanowił w wieczorniku, gdzie umył nogi swoim uczniom i ustanowił z tego symbol takiego bieżącego oczyszczania się z naszych upadków. Z naszych czasami niedoskonałości, które w życiu chrześcijańskim, jako ludzie, którzy mamy upadłą naturę, nam się zdarza czynić. On mówi, nie ma potrzeby, żeby czyści i cali się myli. No ale nogi owszem, nogi się najszybciej kurzą, najszybciej brudzą, najszybciej potrzebują właśnie umycia. A więc chyba tylko nogi, tak. W wędrówce chrześcijanina też często właśnie te nogi mogą nam się pobrudzić. A więc potrzebujemy na nowo powiedzieć czasami przepraszam, potrzebujemy pojednać się z bliźnim, ale też przede wszystkim z Panem Bogiem. No, a gdy spożyjemy chleb i napijemy się wina, to będzie odnowienie jakby naszego. Przymierza z Panem Bogiem, że tak, idziemy tą drogą, którą kroczył Pan Jezus i karmimy się Jego chlebem, chlebem życia, który nam daje poprzez swoje słowo i poprzez swoją osobistą ofiarę. Jemu niech będzie chwała i cześć. Amen.